Jesteśmy w Centrum Historii Zajezdnia na wystawie Odra Most, Odra Granica. Przedstawiamy Państwu najciekawsze eksponaty. Za mną znajdują się dwie unikatowe mapy pruskie pochodzące ze Staatsbibliothek w Berlinie. Pierwsza z nich to najstarsza wojskowa mapa śląska, wykonana przez majora Friedricha Christiana von Wrede na zlecenie Fryderyka II. Fryderyk II w połowie XVIII wieku tworzył bardzo nowoczesne państwo. Istniejące kartograficzne obiekty, które były wykorzystywane do celów militarnych, nie spełniały jego oczekiwań, zatem potrzeba było stworzenia nowej mapy. Powstał zatem projekt wykonania właśnie takich wielkoskalowych map. Wykonano ich 195. Na tych mapach bardzo istotne były przede wszystkim te obiekty istotne ze względów militarnych, zatem ciągi komunikacyjne, przeszkody, drogi, mosty, rzeki. Widzimy doskonale, jaką rolę odgrywa Odra właśnie w całej osi Śląska. Natomiast drugi z tych obiektów to tak zwany Urmestrzblatt, czyli tak zwana mapa prostolikowa. To jest też projekt pruski, który związany był z tym, aby przedstawić bardzo dokładne zdjęcie topograficzne całego terenu państwa. Podzielono teren państwa na takie kwadraty, można byłoby powiedzieć. Wykonano do tego tak zwane narzędzie kreślarskie w postaci stolika. Na ten stolik nakładano arkusz i dokładnie odwzorowywano teren w skali 1 do 25 tysięcy. Obie te mapy są bardzo ciekawe, bo możemy na nich zobaczyć Wrocław, w jakim momencie jest rozwój naszego miasta w połowie XVIII wieku i na początku XIX wieku. Widzimy tam także takie obiekty topograficzne czy miejsca we Wrocławiu, które znajdują się dzisiaj już w obrębie samego miasta. A możemy zobaczyć, gdzie znajdowały się one, jak na przykład Psiepole 200 czy 250 lat temu.